szczególnie permakultura, ma ogromny potencjał. Trzeba sobie zadać na początku pytanie, czym jest permakultura. Tak naprawdę to jest nazwa perma od permanentny, kultura od uprawy. Permanentny dlaczego? Bo w zgodzie z naturą, bo nie zużywamy więcej niż dajemy, czyli dajemy więcej niż zużywamy generalnie, więc nie jesteśmy, nie szkodzimy naturze, a nawet ją wzbogacamy w permakulturze, co jest niebywałe, że możemy, my ludzie moglibyśmy potencjalnie, jakbyśmy mieli inną mentalność, oczywiście inny system i wszystko od nowa trzeba by układać, to nieważne, to moglibyśmy, mielibyśmy potencjał ulepszać nawet naturę. W tym sensie ulepszać, że ją pielęgnować, oczywiście nie, że ulepszać z natury, no bo natura jest jakby, można powiedzieć, może niedoskonała, nie wiem, czym jest natura, kto wie w ogóle, co to jest natura. Natura to natura. W każdym razie, potencjał jest ogromny, z tego względu, że dałoby się jak najbardziej funkcjonować w tym wszystkim, tylko mówię, trzeba było zmienić niestety cały system, a to za tym idzie i mentalność. Tego już się nie da chyba zrobić niestety, ale możliwość jest. Możliwe jest, ale nie da się zrobić, paradoksalnie. W każdym razie do rzeczy, do bardziej praktycznych wskazówek. Kiedy permakultura jest najbardziej opłacalna, kiedy ma największy potencjał? Ja bym powiedział, że jak ktoś z Was ma duży teren i chce mu się żyć w zgodzie z naturą, czyli nie ma ciśnienia na wyścig szczurów, na to, żeby ganiać za kasą, czy tam za panienkami, czy no chyba za prestiżem, o jeszcze prestiż, w sumie statusem społecznym i takimi rzeczami, jak to wtedy największy potencjał ma taka osoba na rozwijanie tej permakultury, z tego względu, że nie ma ciśnienia tego, żeby coś udowadniać w tym systemie, powiedzmy, ganiać, tylko może się zbliżyć do natury, uspokoić się i żyć sobie w zgodzie z naturą w spokoju. Tacy ludzie mają największy potencjał, to są najlepsi kandydaci na rozwijanie się w permakulturze. Jeszcze jak nie mają jakichś używek typu, wiadomo, szkodliwych, które też ich ciągną w tą złą stronę, to tym bardziej są wolni do tego, żeby sobie spokojnie się rozwijać. Ja jestem tak pół na pół, muszę trochę ganiać, muszę parę rzeczy robić, muszę trochę porobić w systemie, chcę też w naturze, więc jestem tak na pół trochę rozdarty tutaj. Kto ma jeszcze duży potencjał? Jeśli macie duży kawałek ziemi, na której mieszkacie, to jest najlepiej, wiadomo. Masz blisko domu ogród, wychodzisz, od razu masz ogród. To możesz bez problemu działać. Ja niestety, no, mam kawałek, tutaj działkę muszę tak z 20 minut na rowerze gdzieś, samochodem 15 może, więc tutaj już nie mogę tak dobrze tego rozwinąć za bardzo, bo musiał, to już mnie trochę dużo kosztuje takie w tą i z powrotem ganianie, wiadomo. Poza tym nie mam zbyt dużo przestrzeni, więc muszę troszeczkę kombinować. Kolejna sprawa, co daje ogromne możliwości w permakulturze? Kury. Generalnie kury są mega, mega przydatne w tym, bo możemy je wypuścić na zaniedbany kawałek terenu, ogrodzić to najlepiej przenośnym płotem jakimś, tylko żeby nie uciekły, to trzeba przemyśleć jakoś. W każdym razie one mogą wyczyścić ten teren bez Twojego wysiłku. Wystarczy kury, wiadomo, ogrodzić na jakimś terenie, w ciągu 2 tygodni one to stratują, rozdrapią, zrobią to, co zrobią tam. Jeszcze się tym pożywią, bo będą robaki sobie wygrzebywały, jakieś chwasty wyjadały, przy okazji jakieś witaminki. No i co najważniejsze, szkodniki. Wszystkie tam wyjedzą, właściwie jedyne szkodniki, jakie zauważyłem, to te ślimaki, bo tak naprawdę reszta szkodników to są, no dobra, troszeczkę mrówki podjadają mi truskawki momentami, ale to nie jest tego wiele. I te szare, małe prosionki, one się nazywają, te skorupiaki. Też podjadają trochę truskawki, ale tego nie jest dużo. Ślimaki też troszeczkę truskawki, akurat na szczęście na truskawki nie lecą te ślimaki, ale na przykład cukinie, ogórki, no to bezlitośnie lecą. Szczególnie te małe sadzonki, jak już większa wyrośnie i ma takie kolce, wypustki, no to ślimaki już nie lubią tego wcinać, bo ma właśnie te kolce i wypustki. Także duże sadzonki trzeba było wsadzać.
prędzej. Wracając do tematu, czemu kurczaki zmieniają całkowicie, podbijają możliwości w permakulturze? Bo na dodatek jeszcze użyźniają bardzo dobrze swoimi odchodami, rzecz jasna, i to jest tak naprawdę taki wybieg dla kur, to jest taka przetwórnia kompostu. Możemy tam wrzucać im te odpady organiczne, one to przerobią ładnie, później dopiero tym wyściółkować albo poczekać, aż to się tam skompostuje, i mamy kopalnię tak naprawdę kompostu i ściółki i żyzny ziemi. Kolejna sprawa, jeżeli ktoś chciałby tak grubo już z permakulturą polecieć, to najlepszym kandydatem, tak jak mówiłem, właśnie jest ktoś, kto ma dom i pole obok i tam by tylko musiał jakoś się ugadać tak, żeby mu zwozili odpady organiczne. Generalnie to jest główny jakby tutaj główne paliwo, główne zasilanie permakulturowego ogrodu, to jest duże ilości odpadów organicznych. Czyli dogadać się najlepiej z jakąś firmą, która mieli gałęzie, zbiera liście, czy nie chciałaby zrzucać na ten teren. Prawdopodobnie się zgodzą, nawet za darmo, no bo generalnie muszą, z tego co wiem, płacić, żeby to gdzieś wywozić na jakiś teren specjalnie. Ja tego nie mam jak zademonstrować na takim metrażu, co mam, niestety. Tutaj jest jak jest. Kurczaki i kaczki są tylko w małym wybiegu sąsiada tam, których nie mogę nawet tutaj za bardzo wypuścić, bo tak jest to zbudowane, żeby musiał podesty specjalne im robić, żeby tu w ogóle zeszły. A jeszcze jak ucieknie jakiś, to będę miał odpowiedzialność, że to ja przeze mnie i tak dalej. Bym musiał pilnować tego. Kolejna rzecz, bardzo myślę dobra, dogadać się z jakąś restauracją, która serwuje w miarę zdrowe jedzenie, żeby do nich po odpadki jeździć po prostu z wiadrami, wiadra im dawać puste i odbierać je regularnie, tak żeby im było wygodnie, żeby nie utrudniać im roboty. To powinno być na rękę im też, bo nie będą musieli płacić tyle za wywózkę odpadów organicznych. I przy okazji byśmy mieli pokarm dla kurczaków, rzecz jasna. Dodatkowy, no bo też jakieś tam ziarno trzeba i tak dalej. Przeważnie ziarno to jest podstawa, jakieś zboże dla kurczaków. Więc znowuż na odpadach byśmy mieli darmową paszę, darmowy kompost, czyli najważniejsze rzeczy w permakulturowym ogrodzie. Ja podaję tylko pomysły, niekoniecznie je zrealizuję z tych samych względów, z których większość ludzi nie zrealizuje tego, czyli jestem zbyt zaganiany w innych kierunkach, powiedzmy, więc nie mogę się na tym skupić za bardzo. Czyli w tym wypadku, jak już mamy dostarczony kompost w dużych ilościach, odpady organiczne, no i jeszcze pasze dla kurczaków, no to już jesteśmy na wygranej pozycji praktycznie, bo możemy mieć jajka ekologiczne, jeżeli, wiadomo, karmimy je dobrze oprócz tego wszystkiego. Są jeszcze metody, żeby uzyskać dużą ilość surowców cennych w ogrodzie za darmo w permakulturze. Trzeba tylko po prostu myśleć permakulturowo, czyli oszczędnie i naturalnie. Jak można dokarmiać kurczaki za darmo jeszcze, robiąc hodowlę robaków, rzecz jasna. Jak można hodować robaki? Jak się użyje trochę wyobraźni, to można bardzo dużo robaków wyhodować dla kurczaków różnymi sposobami. Jednym z dobrych sposobów jest kładzenie jakichś kawałków drewna, dużych, płaskich, kamieni czy coś gdzieś koło wybiegu, na wybiegu. Tam, jak wiadomo, robaki chowają się pod każdym kamieniem, praktycznie pod każdą kłodą, i raz na miesiąc odchylamy, mamy pełno robaków dla kurczaków. To jest jeden ze sposobów. Kolejna sprawa, jeżeli się użyje wyobraźni, co jeszcze, jak można sobie bardzo ułatwić i pozyskać dużą ilość surowców bardzo przydatnych w ogrodzie. Tylko do tego trzeba, no niestety, mieć jakiś transportowy, dostawczy, powiedzmy, wóz, żeby móc transportować takie rzeczy jak palety, stare jakieś dechy, meble, odpady budowlane. Z tego wszystkiego możemy uklepać bardzo dużo rzeczy przydatnych.
z darmowych materiałów, które można za darmo pozyskać albo bardzo tanio. Jeszcze jak się jakieś znajomości do tego ma, się nabywa te znajomości z czasem. Może się okazać bardzo przydatne, bo ktoś może mieć jakieś odpady, które ci się przydadzą, albo możesz barterować coś z kimś, że ty mu pomożesz coś zrobić, on ci pomoże. Kolejny darmowy plus, atut. Wszystko to brzmi dosyć pięknie, tak obiecująco, bo jest za darmo, w zgodzie z naturą, czyli coś, czego ten świat bardzo potrzebuje, rzecz jasna. Ale jest też parę minusów. Tak jak to, co wcześniej wymieniałem, jest to wbrew temu, gdzie ten świat pędzi, a jak wiadomo, ten świat ma taką grawitacyjną siłę, że wciąga po prostu, wciąga, cały świat wciąga, więc nawet jak chcemy żyć w zgodzie z naturą, to tak czy siak będziemy kuszeni tu, tam, wciągani w to, w tamto, więc nie jest to łatwe pójść sobie tak po prostu w permakulturę i chcesz żyć w zgodzie z naturą, słuchać jak ptaszki ćwierkają i się relaksować z tego względu. Też większość ludzi jest ciałem, sercem i umysłem niestety w tym świecie, który niszczy naturę, więc my jako, że nie chcemy być samotni, należeć do jakiejś grupy, też nas to ciągnie tam. Dlatego to jest ten minus głównie, że większość, zdecydowana większość jakby nie żyje w zgodzie z naturą i tak dalej. Jaki jest jeszcze minus, taki mniejszy? No, te rzeczy, co wymieniłem, jakbyśmy już mieli te kurczaki, tą całą wytwórnię kompostów związaną z nimi, jakbyśmy mieli umówione odbieranie tych odpadów organicznych czy resztek z restauracji, no to to by sprawiło, że jesteśmy jakby uziemieni w tym miejscu, że nie możemy sobie wyjechać za bardzo na wakacje, bo musimy jakby regularnie pracować, pilnować tego miejsca, odbierać. To jest ten minus kolejny. Także jakbyśmy chcieli pójść na całość w permakulturę, no to jakby jesteśmy w tym miejscu ulokowani. No a tak to praktycznie same plusy, no bo cóż może być lepszego dla świata w tym momencie, jak życie w zgodzie z naturą i prawie za darmo, gdzie kryzys jest i w ogóle wszystko drożeje i nie wiadomo jaka przyszłość jest. No to to jest chyba wyjście, mi się wydaje, iść w tym kierunku tak czy siak. Oczywiście to wszystko można schrzanić, można źle zrobić. Łatwo jest też zboczyć też z tej ścieżki permakulturowej, nagle zacząć używać chemii, bo widzimy gdzieś jakiś problem i albo nie mamy cierpliwości, aż się system, ekosystem ustabilizuje czy coś i zaczynamy działać na łatwiznę, jechać na szybko i przeginamy ze zużywaniem zasobów, na przykład za dużo podlewamy czy coś. Także taki ma generalnie potencjał na zmianę świata, bym powiedział, permakultura. Oczywiście trzeba mieć pewne odpowiednie nastawienie do tego. Nie każdy się do tego nadaje, niestety. Dobra, myślę, że ogólnie powiedziałem, jaki ma potencjał. W zależności od tego, jak bardzo chcemy się poświęcić temu, taki ma potencjał. Logiczny.